Cześć, bardzo często dostaję pytanie, które dotyczy motywacji w osiągnięciu wymarzonej sylwetki, motywacji w osiągnięciu celu, motywacji w wytrwaniu zmiany nawyków żywieniowych. W jaki sposób można to zrobić, w jaki sposób ja sobie z tym radzę. I jest taki pewien schemat myślenia, który jest automatyzowany i towarzyszy większości osób, które borykają się ze zbędnymi kilogramami, z nadprogramowymi kilogramami. I nie wiem, czy tak jest również u Ciebie, ale prawdopodobnie tak jest. W momencie, kiedy zaczynasz nowe przedsięwzięcie, zwane odchudzanie, bo przecież nad tym się będziemy skupiać najbardziej, to są takie różnego rodzaju przekonania w Twojej głowie, które mają na celu wybić Cię z toru czym prędzej. Tak naprawdę, wiesz, ten nieustanny pościg za tym idealnym miesiącem, który spowoduje, że oto nikt nie będzie przeszkadzał Ci w odchudzaniu, ta nieustanna kontrola nad tym, żeby wszyscy byli zobligowani do tego, że mają Ci pomóc, żeby nie stali Ci na drodze, żeby w momencie, kiedy są imprezy okolicznościowe, to najlepiej nie pili alkoholu, nie jedli przekąsek słodkich, słonych, tylko po prostu fit, żarcie i woda niegazowana, najlepiej. Natomiast w zasadzie dobrze wiesz o tym, jeżeli słuchasz tego kanału, jeżeli oglądasz ten kanał, że tak nie będzie, że nie masz wpływu na to, w jaki sposób twoje najbliższe otoczenie działa, w jaki sposób się odżywia. Wiadomo, że możesz zmienić nawyki żywieniowe, jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, o dzieciaki, tak? Natomiast ciężko jest swojego partnera przekabacić na zdrowsze model jedzenia, jeżeli po prostu on tego sobie nie życzy i czuje się dobrze w własnym ciele. Ciężko jest to zrobić po prostu i to wsparcie wiadomo, że jest bardzo potrzebne, ale można sobie poradzić zupełnie inaczej. I w momencie, kiedy Ty nastawiasz się na dany proces w taki sposób, że już z góry zakładasz, że może być problem, to nie gwarantuje Ci sukcesu. I widzisz, nazywa się to tak zwaną samosprawdzającą się przepowiednią, samospełniającą się przepowiednią. Dotyczy to po prostu takiego schematu myślenia, który ma na celu już z góry założyć, że ja zawsze zajadam emocje. Ja zawsze jem w momencie, kiedy pojawia się u mnie miesiączka. Ja zawsze w momencie, kiedy chodzę na imprezę, to po prostu wpierdzielam jak leci, bo tam jest naprawdę dobre żarcie. Rzadko piję alkohol, więc piję jak leci, piję na umór. Nie myślę o tym, zagłuszam te emocje i po prostu jakoś tam jest. Ja zawsze w tłusty czwartek jem 10 pączków. Ja zawsze w momencie, kiedy zaczynają się święta Wielkiej Nocy, to jem jak leci już przed świętami, bo taka jestem, taki jestem. Ale widzisz, jeżeli Ty masz ten schemat zakorzeniony w swojej głowie, to czas najwyższy to zmienić. Bo w momencie, kiedy z góry zakładasz, że zawsze w momencie, kiedy jest upadek i na przykład jesteś na diecie, ale zawsze tak jest, że w momencie, kiedy zjesz czekoladkę, to zaraz jesz pudełko czekolady, to ten efekt kuli śnieżnej zawsze będzie w Twoim życiu. Bo Ty na to sobie sam dajesz pozwolenie. Daję sobie przyzwolenie na to, żeby po prostu płynąć w momencie, kiedy tylko to przewinienie nastąpi. I to tylko od Ciebie będzie zależało, czy Ty sobie z tym poradzisz, czy ta moc, która wychodzi z Ciebie, będzie wynikać również z tego, jaką masz motywację. Czy ta motywacja musi być uzależniona od czynników zewnętrznych. Nieraz mówiłem Ci o poczuciu sprawczości, nieraz mówiłem Ci o poczuciu własnej skuteczności, ale chciałbym, żebyś wzięła odpowiedzialność za to. O tej odpowiedzialności sobie też wczoraj mówiliśmy. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że jeżeli Ty z takim mindsetem już podchodzisz do tematu odchudzania, no to prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Wiesz, tak jakby ktoś, kto zaczyna zarabiać większe pieniądze, ale ma takie przekonanie, że zawsze jak zaczyna w moim życiu trochę lepiej się układać finansowo, to po prostu robię zakupy czy przepierdzielam wszystko, bo uwielbiam wydawać pieniądze, chciałby się nagle dorobić i miał do siebie pretensje, że nie potrafi. I to samo dotyczy właśnie odchudzania. W momencie, kiedy zaczniesz sobie zdawać sprawę, że cholera, to wszystko zależy tak naprawdę ode mnie, od tego, jakie ja mam nastawienie i od tego, czy ja z góry w ogóle zakładam, że w momencie, kiedy zacznie się pojawiać u mnie jakiś problem, to ja i tak zacznę go zajadać, bo taka już jestem, no i to nie bądź taka. Brzmi to banalnie, brzmi to prosto, trywialnie, wiem o tym, ale po prostu taka nie bądź. Zawsze ludzie podkreślają, że ja jestem sobą i po prostu to trudno się mówi i trzeba to zaakceptować.
to po prostu nie bądź sobą. Jeżeli to ma ci pomóc w tym, żeby przestać nawykowo działać w taki sposób, to po prostu tego nie rób. Bo co to zmienia? Niejednokrotnie mówiłem ci już o Einsteinie, który pisał, że szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać różnych rezultatów. I to samo dotyczy właśnie tego odchudzania. Jeżeli masz takie wyobrażenie o tym, że i tak w momencie, kiedy zaczynają się problemy emocjonalne, to zaczynasz jeść, to chyba jest jakiś problem i warto byłoby wreszcie tą grubą krechą to przekreślić i zacząć na nowo, zupełnie nową kartą, bo przecież możesz. Nie musisz nawet tego od jutra zaczynać, możesz od nowego posiłku. Przecież możesz. Masz do tego prawo. Swoją drogą zastanawiam się bardzo mocno nad tym, żeby w maju wypuścić mój kurs dotyczący prawidłowej relacji ze słodyczami i zbieram już taki research dotyczący tego, co tam powinno się znaleźć i jakie kryteria powinien taki kurs spełniać, w sensie jakie zagadnienia, w jakim kierunku miałby pójść. I oczywiste jest to, że to nie jest kurs, który ma na celu dać ci takie zielone światełko do tego, żeby w ogóle usunąć z życia słodycze, bo to jest jedyna opcja. No nie, właśnie chciałbym nauczyć się poprawnej relacji z jedzeniem, a myślę, że jeśli chodzi o ten schemat, tą relację, to mam w tym czarny pas. I jeżeli jesteś zainteresowany, to daj proszę znać, jakie według ciebie powinny być tam informacje, jakie powinny być strategie radzenia sobie, jakie ty masz największe problemy, jeśli chodzi o tą prawidłową relację z jedzeniem. Nie ukrywam, że mi to naprawdę pomoże, bo chciałbym, żeby ten kurs po prostu odpowiadał na wszystkie wasze oczekiwania. Dobrego dnia, dobrego wieczoru. Hej!